te letnie pokazy czereśniowe. Właśnie pokazy praktyczne, pokaz cięcia trwa. Jak Państwo oceniacie te pokazy, organizację, część merytoryczną? Bardzo proszę. Ja myślę, że w tym roku jest dosyć dobrze to zrobione. Jest wynikiem tego, jest tak duża frekwencja, która i organizatorów, i mnie po prostu zaskoczyła bardzo mile. I myślę, że to pokazuje nam, jaki w tej chwili jest zapotrzebowanie na tą wiedzę na dzień dzisiejszy. Bo obserwujemy, że tak jak wcześniej uprawa czereśni była taką uprawą hobbystyczną, to w tej chwili jabłko, ta uprawa się staje hobbystyczna, która nie przynosi zysków. Natomiast na czereśni, jeśli ona jest prowadzona dosyć prawidłowo i w dobrym klimacie, na dobrym stanowisku, poparta troszeczkę wiedzą, daje nam przyzwoite zadowolenie z tej uprawy. No, proszę mi powiedzieć albo zdradzić tajemnicę, jak Państwo zareagowali, gdy zadzwoniono do Państwa z propozycją, żeby tu odbyły się letnie pokazy czereśniowe? No, żeśmy tak zareagowali trochę z wielkim zdziwieniem, z wielkim taką, no mówię, przecież wiele jest innych lepszych gospodarstw, ładniejszych być może. I no, byliśmy bardzo mile zaskoczeni. No, pozytywnie. I podjęliśmy ten trud z Państwem zorganizować. No, u Państwa czereśnie są prowadzone profesjonalnie. Widać to po drzewach, widać to przede wszystkim po owocach, bo przecież przede wszystkim zależy na produkcji wysokiej jakości owoców. Tak jak Państwo powiedzieli, na pewno wiedza jest niezbędna, tym bardziej, że ta uprawa staje się profesjonalną. Czy, proszę powiedzieć, czy mieliście wcześniej pytania na przykład, jak się wszyscy dowiedzieli, że u Państwa będą pokazy czereśniowe? Tak, było parę telefonów, a czasami jest tak, że spotykamy się w mniejszych gronach i każdy się tam pytał, kiedy, co. I między innymi też wcześniej tam przyjeżdżały osoby, które chciały się zapoznać z tą produkcją. Niekoniecznie dzisiaj, bo no każdy wie, że dzisiaj to wszyscy przyjeżdżają i oczywiście na takim spotkaniu można dużo dowiedzieć się na wykładach, natomiast na takich spotkaniach w sadzie no niekoniecznie z tym jednym pytaniem można dotrzeć do właściciela, który odpowie, bo w tym czasie on ma ileś tam innych osób, którzy pytają. Tak. No to może jeszcze tak na przyszłość zapytam dla następców Państwa. Proszę przyznać się, jak od strony kuchni, jak wygląda organizacja takich pokazów czereśniowych, przygotowanie gospodarstwa? Przygotowanie gospodarstwa, no wiadomo, trzeba było to wszystko tak uporządkować, jakoś ogarnąć, żebyśmy się wszyscy tu zmieścili, żeby każdy miał swoje stanowisko, każda firma była zadowolona z miejsca, żeby było wszystkich widać dobrze. Mnie wydaje, że nie było to takim wielkim aż zakłopotaniem. No widzę zadowolenie na Państwa twarzach. Czy na razie tak oceniacie pokazy? Bo wiadomo, w tej chwili jest masa ludzi w sadzie, w gospodarstwie, ale wydaje mi się, że spokojnie wszystko się odbywa. No, oczywiście, bardzo że spokojnie, także grzecznie. A drugie, my też się uczymy właśnie, pomimo, że gościmy tutaj tyle osób, ale wiele osób też ma uprawy czereśniowe i mile chętnie dzielą się swoją wiedzą, jak widzą tutaj wyniki i porównują ze swoimi. Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, a wszystkim zależy na tym, żeby co roku było na tym samym poziomie albo ciutkę lepiej. Dziękuję bardzo Państwu za wywiad. No, do przyszłego roku.